To jest pierwsza chyba taka wojna, jaką znam, która jest tak bardzo też medialna i publiczna. Środowisko Zełenskiego wyszło z show biznesu. Okej. Okay. Więc oni bardzo dobrze wiedzieli, jak to wygrać, w sensie to właśnie tą wojnę informacyjną, bo to wszystko się toczy jakby w przestrzeni medialnej, to jest też kolejna wojna informacyjna. Czy macie dzisiaj takie poczucie, że to właśnie ta, w pozytywnym tego słowa znaczenia, złość na to, że ktoś próbuje zabrać ci wolność, napędza Ukraińców do tego, żeby dumnie te 50, 51, 52 i kolejne dni się bronić? Teraz jak najbardziej tak. I wydaje mi się, że też w ogóle historycznie to jest jednak naród właśnie walczący. Mm. Dość waleczny i dość taki pozytywny w swoim byciu i mi się to strasznie, w sensie zawsze właśnie w Ukraińcach podobało i podoba. Jak będzie złość po ukraińsku? Zliść, ludź. A duch walki? Bojowy duch. Brzmi pięknie.